Witam wszystkich przybyłych. W tym roku mottem 9 filozofii filmowo jest przyjaźń polsko-niemiecka. Chcemy Państwu zaprezentować film o charyzmatycznym profesorze Marku Siemku, filozofie z Uniwersytetu Warszawskiego. A jak sami się Państwo przekonacie, człowiek jest wpisany w rzeczywistość, w konkretną sytuację, żyje w określonych realiach z innymi ludźmi i w tym filmie kolejnym ważnym bohaterem jest czas. Tytuł filmu, widok z katedry, każdemu nie ma co ukrywać, najpewniej ukazałby się widok jakiejś katedry w rozumieniu obiektu sakralnego, katedry średniowiecznej, jakiegoś widoku panoramicznego. Był czas, kiedy słowo katedra, przynajmniej w niektórych placówkach uniwersyteckich polskich, chciano wyrugować i zastąpić je właśnie słowem zakład. A cały marzec był, mówiąc bardzo krótko, po prostu wielką akcją polityczną, przeprowadzaną właściwie od połowy 67 roku do połowy 68 roku. Zauważcie też Państwo, że on został, ta akcja się skończyła jak nożem uciął. Po prostu w pewnym momencie stwierdzono, że już nie jest użyteczna. I czemu właściwie moglibyśmy tutaj się rozwodzić nad kontekstem antysemickim, antyinteligenckim i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie ma na to czasu, mówię, to wymagałoby oddzielnego wykładu, pokazania każdych kolejnych etapów, tła międzynarodowego konfliktu izraelsko-arabskiego, roli ZSRR, jeszcze prawdopodobnie doszlibyśmy do inwazji w Czechosłowacji, to było takim ukoronowaniem, można powiedzieć, całego zespołu i zbiegu tych wydarzeń. Ja tam byłam jeszcze przed pogotowiem. Ja biegłam z domu, wybiegłam, psa zostawiłam. Potem za pogotowiem pojechałyśmy z Wyginu do szpitala i byłam tam do wieczora. Marek mi zaproponował, że chce pisać pracę magisterską chyba o Heglu i ja mu to stanowczo odrecił. Profesor powiedział, proponuję panu, żeby się pan zajął Fichtem. No ale ja nie znam niemieckiego, panie profesorze. To nie szkodzi, to się pan nauczy. Z taką jakby flegmą, spokojem manifestował to, że jego nic nie jest w stanie wyprowadzić z równowagi. Był bardzo tolerancyjnym, wyrozumiałym na ewentualnych słabości. Starał się zachować taki pewien rodzaj dystansu. I to było z jednej strony. Z drugiej strony Marek Siemek był niebywale sprawiedliwą osobą. Starał się wszystkich traktować tak samo. Różnorodność poglądów i niezgodę niezwykle wysoko cenił i uważał za wartość jedną z najwyższych tej działalności, jaką jest filozofowa. Marek walczył o przywrócenie katedry, której nie było. Ja po prostu o tym nie wiedziałem. Ja odebrałem to wystąpienie Marka w sprawie katedry filozofii społecznej jako takie danie świadectwa swemu pragnieniu, swemu ideałowi. Mówił do mnie, Maruszku, Maruszku, zobacz, rozpada się wszystko, co utworzyłem. Ta rozmowa się przerwała, prawda? To jest taka z Markiem, to jest taka nieskończona rozmowa, proszę pana. Kant, Hegel, prawda, Marx, Nietzsche i Heidegger, no to w zasadzie mamy komplet, tak? I jakich byśmy ideowo-politycznych nurtów się nie imali, no to my się w którymś momencie natkniemy. Czy będziemy atakować z lewa, z prawa, z centrum, to będziemy czy z pozycji anarchistycznych, czy postmodernistycznych, to zawsze na końcu trafimy na jakiegoś Niemca, takiego czy innego, i który okaże się przede wszystkim esencją tego wszystkiego. Marx, Fichte, Schelling, Kant, Hegel mogą być postrzegani nie tylko jako filozofowie abstrakcyjni, spekulatywni, akademicy, ale to jest zasługa Wielka Siemka, że on pokazał, że właśnie to są filozofowie nowoczesności, którzy tłumaczą nowożytność, tłumaczą właśnie już czasy właśnie współczesne. On wykazał i inni też Polacy wykazali tak olbrzymią dyscyplinę intelektualną, umysłową i żywość interpretacyjną, że oni nie musieli po prostu kompleksów mieć przed
dlatego został doceniony. Oni po prostu nie musieli mieć żadnych kompleksów przed tak zwanym Zachodem czy Stanami Zjednoczonymi. Ja kiedyś się spotkałem z człowiekiem, który powiedział tak, słuchaj, było 20 osób na całym świecie, które potrafiły myśleć. I Siemek jest jednym z nich. Był on w tym, co robił, z jednej strony niesłychanie wszechobejmujący, to znaczy jako filozof prezentował i dawał ludziom cały, kompletny system. I odnoszę wrażenie, że to, co on robił, było niesłychanie koherentne. Wydawana w tej chwili seria dzieł Marka Siemka, fantastyczna. W ostatnich czasach losy filozofii tak bardzo się skomplikowały, że trudno o kogoś, kto umiałby zaprojektować całościową mapę myślenia. Wiek XX wydał przynajmniej jednego takiego filozofa, Marek Siemek. I byłem zaskoczony taką niezwykle entuzjastyczną recenzją, którą mi jakiś filozof szwajcarski przedstawił, mówiąc, że dzięki Siemkowi on zrozumiał, jak należy bardzo prosto i precyzyjnie tłumaczyć ludziom idealizm transcendentalny. Nie miałam okazji wcześniej mieć w rękach jakiejkolwiek publikacji, także bardzo dziękuję, bo film przybliżył mi sylwetkę pana profesora. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim tej koronie, która kończyła, czyli reżyserowi i gościom, ale też temu, że w ogóle film musimy obejrzeć, to i panelistom. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Przyznam szczerze, że widziałam tylko te dokumenty, które były po polsku. Mieliśmy na zajęciach jeden z pana dokumentów, a teraz pytanie właśnie o dokument o Marku Siemku. Dlaczego akurat on? Poprzednim moim filmem był film o Zygmuncie Baumanie i miałem pewien niedosyt po tym filmie. To znaczy chciałem dalej podążać w stronę rozwiązania problemów czysto warsztatowych, które się pojawiają, kiedy się mówi o wybitnym intelektualiście poprzez medium filmowe. I wydało mi się, że to jest najbardziej intrygujący bohater. Ja miałem z nim przedtem kilka takich drobnych interakcji i one zawsze były intrygujące. I zawsze czułem jakąś tajemnicę. No i dlatego postanowiłem być głębiej w tą postać. Jak to jest, czy po nakręceniu dokumentu o takiej osobie jak właśnie Marek Siemek, czy ma pan wrażenie, że zna go pan bardziej, lepiej, wchodząc w jego bardziej prywatne życie? No tak, myślę, że tak. To znaczy tutaj mówimy o dwóch elementach tego procesu, bo robi się dokumentację. Ja tę dokumentację robię dosyć długo i myślę, że starannie. Rozmawiam z wieloma osobami, nagrywam równocześnie z nimi wywiady, potem to wszystko analizuję i sam ten proces robienia dokumentacji wzbogaca. A jeśli chodzi o samą konstrukcję filmu, bo to jest strasznie ciężkie, przynajmniej dla mnie do wyobrażenia sobie konstrukcja filmu, a przedstawienie w taki sposób postaci, żeby to było prawdziwe faktycznie, żeby to było ciekawe na obrazie i jako obraz i żeby było ciekawe, żeby było zgodne z prawdą. No tak, to znaczy pyta pani o to, jaka jest relacja między konstrukcją filmu a prawdziwością przekazu. Bardzo dobre pytanie. Tutaj ewidentnie cała konstrukcja i ta dramaturgia jest oparta tak trochę subiektywnie z mojego punktu widzenia, prawda? Na jednym bardzo wyrazistym fakcie, który się wydarzył i wokół tego jest zbudowana cała metafora. Fakt, że ten film wygląda tak, jak wygląda, jest dowodem na to, że uważałem i dalej uważam, że to jest adekwatne, że te rzeczy, które się pojawiły w tym filmie, ta cała konstrukcja i jego anegdotyczność są adekwatne do tego, jak przeczuwam Marka Siemka.
Ja myślę, że to jest bardzo duża nauka już płynie właśnie z tego filmu dla młodych ludzi, a głównie taka nauka, że pracujemy nad czymś przez całe życie, tak jak Siemenka był bardzo niedoceniany i dopiero po śmierci można jakby zobaczyć, że wielu ludzi na nim się wzoruje po tak długim czasie. Jest jeszcze jedna ewentualna nauka, to jest taka bardziej indywidualna i taka zewnętrzna, że nasze wybory w życiu czasami mogą nas ścigać bardzo długo, że musimy być bardzo uważni, jak się ustawiamy wobec rzeczywistości, że nie ma łatwych czasami rozwiązań, prawda? Że nawet ludzie tej klasy intelektualnej i etycznej czasami subiektywnie są w szponach jakiegoś konfliktu, który się wytworzył. To bardzo ładnie ten pan, który robił wprowadzenie, powiedział o tym, że nie było w Siemku żadnej winy, nic złego nie zrobił, ale czuł się winny ze względu na ogólną sytuację. No, całe nasze życie jest najeżone rozmaitymi problemami i w pewnym sensie to było również ciekawą ścieżką, którą podążałem. Jednym z najciekawszych fragmentów filmu dla mnie to było to, co powiedział jego przyjaciel Piotr Lasota, który powiedział: ja już, ponieważ długo żyłem, nauczyłem się, że ja nie oceniam innych ludzi. A to jest wybitny fizyk w ogóle, to jest astrofizyk, to nie jest jakiś człowiek, że tak powiem, który nie myśli, on myśli, przeżywa i tak dalej. Bardzo bliski przyjaciel profesora Siemka. Więc jeżeli chodzi o te lekcje, które wybieramy z tego, które mogą być wybierane z tej prezentacji, jeśli komuś by się chciało, prawda? To poza tymi, o których pani mówi, myślę, że są również takie właśnie czysto etyczne. Utożsamiamy się z naszymi bohaterami. Czy pan się utożsamia w jakiś sposób z Markiem Siemkiem jako bohaterem filmowym? Absolutnie nie. Ja rozumiem jego przebiegi, ale poza tym, co powiedziałem wcześniej, że wszyscy mamy rozmaite wątpliwości, że nie sposób jest przejść suchą nogą po jeziorze życia. Poza tym to byłaby przesada, gdybym mówił, że się utożsamiam z Markiem Siemkiem. On był bardzo wyrazistym tworem ludzkim, który nie jest zbieżny z tym, jak ja funkcjonuje, jak mnie ludzie postrzegają, tak czysto energetycznie. To są jakby dwie różne strefy. Co między innymi jest intrygujące dla mnie, bo nie miałem tak wielu kontaktów z tego typu charyzmą i głębią i siłą. Ewidentnie tą siłę widać na obrazie. Czy film można gdzieś zobaczyć? Czy będzie można gdzieś zobaczyć? Bo tutaj była premiera dzisiaj, także... Mam ten film na Vimeo, na VOD, więc są dwie wersje. Jest wersja z napisami angielskimi i jest wersja z napisami polskimi. A jeżeli chodzi o inne sposoby dystrybucji, to no, pracujemy nad tym. Musimy jakiś inteligentny sposób znaleźć. Mam taką nadzieję, że będzie można zobaczyć film. Mam nadzieję, że moi znajomi będą mogli zobaczyć. Ci, którzy nie mogli dzisiaj być z nami tutaj. No i myślę, że to jest warte dla młodych ludzi, zwłaszcza studentów filozofii, którzy z Markiem Siemkiem zazwyczaj nie mają styczności. Tak jak już koleżanka wspomniała wcześniej. A myślę, że powinni. Tak jest. Jestem otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje, na ewentualną współpracę. Potrzebuję pomysły i energię takie marketingowe właśnie, żeby to jakoś wprowadzić w obieg, bo myślę, że
i wydziały filozofii w Polsce, i wydziały filozofii na przykład w krajach niemieckojęzycznych mogłyby być zainteresowane takim tematem. Tylko że to trzeba do nich popukać, popisać, prawda, przedstawić. A ja mam taką tendencję, teraz robię dwa inne filmy, trzeci jest w procesie powstawania, więc no, albo robię, albo sprzedaję. Muszę robić, w związku z tym na razie nie sprzedaję. Nie można kochać kogoś, dlatego że mu się to należy, tak samo jak nie można się domagać miłości jako należnego nam dobra, takiego, do którego mamy prawo. Nikt nie ma prawa do miłości. Prawo możemy mieć i mamy wszyscy do sprawiedliwości.